Nie trzeba być wyjątkowo spostrzegawczym, aby dostrzec, że spora część Legionowa przypomina ostatnio plac budowy. Również te jego fragmenty ukryte zwykle pod ziemią. Przy ulicy Dietricha prowadzimy prace związane z trzecim etapem budowy kanalizacji. To jest ten drugi etap trzeciego etapu, który ma za zadanie odwrócić bieg ścieków i zlikwidować bardzo dotkliwy dla mieszkańców obiekt pompowni, która jest w centrum miasta. Ale gdzie drwa rąbią, tam wiadomo. Z tym, że zamiast wiórów na początku ubiegłego tygodnia poleciała woda. Dużo wody. Został uszkodzony wodociąg DN110 plastikowy. Awaria wydarzyła się ze względu na prowadzone prace przez firmę IDS Bud spółka z o.o., która działa na nasze zlecenie. Ze względu na to, że musimy utrzymywać sieci, bardzo wysokie ciśnienie wody, awaria wyglądała bardzo spektakularnie. Została praktycznie zalana cała ulica Dietricha. Taką rzeczą charakterystyczną, o której wszyscy mówili, to był duży huk. Duży huk, szybko pojawiła się woda, ale jeszcze szybciej pojawiły się nasze służby, które w ciągu 2 godzin poradziły sobie z tym problemem. Sądząc z tego, co udało się zarejestrować naszemu operatorowi, prędkość działań pracowników PWK była może nawet odrobinę za duża. Na szczęście tym razem pośpiech uszedł fachowcom na sucho. Jeśli chodzi o suchość w kranach, byli na nią skazani jedynie mieszkańcy bloku położonego najbliżej miejsca awarii oraz uczniowie pobliskiego liceum. Według szefa PWK ograniczony zasięg jej skutków to nie przypadek, lecz konsekwencja podejmowanych wcześniej działań. Dzięki temu, że mamy nowoczesny system zarządzania kryzysem, że mamy nowoczesny system powiadamiania, w związku z powyższym nasze służby przystąpiły do usuwania awarii, a przede wszystkim do zakręcenia tych miejsc, żeby to było jak najmniej dotkliwe dla mieszkańców. Pozostaje mieć nadzieję, że gdy już prowadzone przez PWK wykopki się zakończą, do przyszłości przejdą też kłopoty z siecią wodociągową. W przeciwnym razie Legionowian wciąż od czasu do czasu zalewać będzie nie tylko woda, ale i krew. A tego z korzyścią dla obu stron lepiej byłoby uniknąć.